jako że wysypała mi się pompa niskiego ciśnienia, a większość ludzi nie wie, gdzie ona jest, więc spróbuję wam to pokazać. Po większości ma... O właśnie, to jest pompa wysokiego ciśnienia. Niskiego bardzo. Niskiego. I chciałem powiedzieć, że wymiana jej to jest 15 minut. Jak widzicie, są obejmy, które trzeba zdjąć. Ale nie we wszystkich wersjach. Wyciągnąć pompę, wykręcić przewody i założyć od nowa. Trzeba uważać, gdyż to jest plastikowy przewód, który może się niestety pogiąć, zagiąć i pęknąć. Pokażę Państwu, jak wygląda nowa, ale to później. Na razie, tak jak mówię, w tym miejscu. Lewy nadkole stojąc przodem do samochodu maski.